Cześć, witam wszystkich. W poprzednim filmie o oświetleniu, w tym w którym dokładałem dodatkową świetlówkę Groluxa do 112, mówiłem, że mogą być z tym związane pewne kłopoty. I oczywiście to się sprawdziło, i tak się oczywiście stało. Można w, w paniaku zaobserwować pewne zmiany, i została zachwiana równowaga biologiczna. Czy to tak naprawdę do końca dołożenie tej świetlówki, to jeszcze, no, bym tak nie przesądzał. Tutaj mogło być też kilka dodatkowych czynników, takich jak, tak jak wspominałem też w tym samym filmie, że żeby wyrównać proporcje magnesu do wapnia, którego mam bardzo dużo w tym baniaku, postanowiłem dodawać troszeczkę magnezu. I tutaj, no, nie wiem, jak, jak mógł zareagować tutaj Baniak przy, no, dodawaniu dodatkowego pierwiastka, którego wcześniej jakby, no, oprócz w tych nawozach mikro, gdzie jest zawarty, jako samego nigdy nie dostawał. No, i też y, zwiększyłem troszeczkę dawkę potasu. Ostatnio y, mierząc go, wyszło mi na testach, że mam go 25 ppm. No, niektórzy twierdzili, y, że no, z potasem nie ma co szaleć, bo rzeczywiście przy wysokich nadmiarach tego pierwiastka palone są stożki wzrostu roślin. Miałem już u siebie takie kłopoty, dlatego ja z tym potasem nigdy za bardzo nie szalałem. Tym razem postanowiłem go troszeczkę dodać, bo wydawało mi się, że na roślinach są oznaki niedoboru tego potasu. No i chyba po raz kolejny zaplątałem się w tą samą sieć. Niepotrzebnie po prostu podawałem potas. Skutkiem tego jest zablokowanie właśnie wzrostu roślin, i przy niektórych, tak na przykład, przy rotali, spalone stożki wzrostu. Żeby tego było mało, to zabrakło mi gazu w butli. Spostrzegłem dopiero to po dwóch dniach. Oczywiście teraz już jest napełniony w ekspresowym tempie pojechałem do punktu napełniania, ale no to spowodowało, że w baniaku pojawiły się krasnorosty. One zawsze gdzieś tam były, tylko że raczej bardziej uśpione, gdzieś tam jakieś pojedyncze, że tak powiem, krzaczki zazwyczaj po tygodniu robiły się białe. Ale no coś tam zwykle było. W tej chwili pojawiałem się naprawdę praktycznie na wszystkich starszych listkach zwartek. Do tego zwartki w ogóle się zablokowały. Nie widzę, nie widzę tutaj żadnych nowych listków, żeby coś tam wychodziło spod z, z tego podłoża. No, tych kasnoostów może nie ma aż tak dużo, no, ale po prostu pojawiają się nowe, małem się dobrze. No, będę z tym walczył, jak zawsze. No i teraz dodatkowo jeszcze, żeby dołożyć to, tak po prostu zmiana czasu spowodowała, że no, przesunął się też ten czas świecenia. No, ja zazwyczaj ustawiam sobie na włączniku elektronicznym, żeby miał tę samą godzinę włączania się i wyłączania światła. Pewnie to jest błąd. Pewnie, jeśli włączałby się przez cały rok o tej samej godzinie i wyłączał, to by nie było pewnie problemów. Ja zawsze sobie po prostu przestawiam tak, żebym no, zawsze jakby dla siebie miał te same godziny. No i efektem tego całego kombinowania tych wszystkich zmian są właśnie pewne kłopoty. Nie ma ich dużo, na pewno sobie z nimi poradzę, ale tutaj widzicie sami jak niewiele trzeba. Jakąś tam jedną pewną zmianą w systemie, czy nawożenia, czy oświetlenia, żeby skalibrować sobie zupełnie zbiornik. A tutaj, jeśli już mówię o nawożeniu, to jeszcze dodam jedną rzecz. Tak jak mówiłem, że w poprzednim filmie, że trzeba obserwować teraz na testach. Czy, czy nie będzie potrzeby zmiany systemu nawożenia? I oczywiście miałem rację, bo po kilku dniach i zrobieniu testów okazało się, że bardzo w bardzo szybkim tempie znika mi z akwarium azot przy tym oświetleniu. Zawsze podawałem tą samą dawkę i naprawdę, słuchajcie, przez pół roku albo więcej nie zmieniałem nic w systemie nawożenia i za każdym razem kiedy robiłem sobie przed podmianą testy, żeby się upewnić, że cały ten tydzień przebiegał na odpowiednim poziomie, te dawki były na odpowiednim poziomie, zawsze było ok. W tej chwili się okazało, że no nie jest to 10 do 1, tak jak zawsze to miałem, tylko to jest 5 do 1 i nawet może niżej. Nawet pewnie dwa do jednego, bo no, już tu kolorystycznie ciężko aż tak bardzo to zdefiniować, ale mm, słuchajcie, y, naprawdę rzeczywiście ta świetlówka dała, y, no, tutaj pewne zmiany. Być może jeszcze też dodatkowo ten podany magnes. No i teraz oczywiście muszę zwiększyć podawanie azotu do akwarium, no i teraz systematyczne systematycznie to wszystko kontrolować testami, no bo. Może to jest jakiś jednorazowy taki, że tak powiem, wybryk, i te rośliny no, miały jakąś potrzebę. No, po tej świetlówce widać, że na pewno bąblowanie roślin się zwiększyło, na pewno Monte Carlo ruszyło no, naprawdę w bardzo wysokim tempie. Tylko to, co zauważyłem, że Monte Carlo przy. Co aż dziwne, przy tym mniejszym oświetleniu, można powiedzieć, że położyło się, czyli rozrastało się wszerz bardzo nisko tego podłoża. W tej chwili stara się wyłazić do góry, tak jakby tego światła miało mniej. Być może ta barwa światła tak powoduje, że to Monte Carlo rośnie w a nie wszerz, już nie rozrasta się tak bardzo szeroko. No, co, no będę przycinał i po prostu to wsadził dalej, tak żeby ten chodniczek był zachowany, ale no reszta roślin nie zauważyłem, żeby jakieś tam super tempo wzrostu było, wręcz przeciwnie, nie wiem, coś po prostu zablokowało rozrost tych roślin. Wydaje mi się, że na testach wychodzi, że mam wszystko dobrze. Tych zmian, co, o których powiedziałem, że jest ta no, proporcja azotu do fosforu niezachowana, to się oczywiście teraz zmieni, będzie podawany ten dwutlenek, ale no, te wszystkie elementy zawiodły, no i no i narobiło się. Dodatkowo jeszcze powiem, że będę musiał chyba zajrzeć do tego kubełka, coś, wydaje mi się, że ta włóknina nie trzyma mi tam. Pojawiają mi się co jakiś czas mi się takie menty w akwarium, czy znaczy jakiś taki po prostu pył, tak jakby przepuszczany był ten y, tor włóknisty przez y, tą włókninę. Już się tak zdarzało, bo ta włóknina w pewnym momencie ona się zapcha. Na no, siłom, po prostu ciągu pompy, no, gdzieś to przedostaje się bokami, i, i, no, i stąd to trafia do akwarium. No i tutaj też jest dodatkowa pożywka, po prostu dla krasnohostów, bo jak dobrze wiecie, krasnohosty nie lubią brudnej wody, nie lubią, y, no, przedostawania się właśnie takich y, elementów do słupa wody. No nie, nie wspomnę o tym, że to wszystko osiada po prostu gdzieś w tym podłożu, w akwarium i później no, gnije. Tak? Co innego jak to jest w filtrze, a co innego jak gdzieś tam jest to po prostu poza, poza tą filtracją, gdzie, gdzie nie możemy się tego no, już później w żaden sposób pozbyć. Także mówię, będę zaglądał do filtra. Być może będą jakieś tam zmiany w może ułożeniu tych warstw filtracyjnych. No oczywiście to wszystko nagram i pokażę Wam. Myślałem o tym, żeby kupić prefiltr, ale nie wiem, czy jest taka potrzeba. Przez tyle lat y, sprawdzało mi się to, co było, więc nie wiem, czy jest sens y, aż takich wielkich zmian. No nic, to wszystko w tym filmie. Dziękuję za uwagę. Dzięki za wszystkie suby, subskrypcje. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.